Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna odsłona Speedrana 2.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany. Moim celem jest dążenie do 2400. Jeżeli to się uda, to Speedrun uważam za zakończony, aczkolwiek nie wiem, czy go zakończę. Najpierw trzeba do tego rankingu dojścia, potem zobaczymy. Startowałem z 400 rankingu, a no i lecimy. Dziękuję serdecznie, oczywiście, za wszystkie łapki w górę oraz komentarze. To pozycjonuję. Filmy na YouTube. Mamy przeciwnika posunięcie D4. Niech będzie ruch D6 z zamiarem zagrania E5. Jeżeli wybicie wybicie, w, te, w tym układzie, gdy jest ruch C4, to super. Ta wymiana Hetmanów będzie bardzo dobra. Ta końcówka, bo jest po prostu OK, czarnymi, jest przepchanie ruch, który się zdarza często. Tutaj można grać oczywiście G6, więc 7 skoczek F6 i tak dalej. takie królewsko-indyjskie schema, królewsko schematy, ale ja zagram F5. Mam takie posunięcie do wyboru, mogę zagrać tutaj. Dobrym ruchem jest w ogóle e4, żeby było śmiesznie. Bo wybicie się wiąże i tak ze zdobyciem tego pionka w późniejszych posunięciach. Wyprowadzę sobie dalej skoczka na f6, teoretycznie tutaj broniąc, ale goniec widzę, że szaleje. Goniec e7, po prostu proste posunięcia, związanie, bronimy, przeciwnik Pragnie zapewne zagrać E4. No tak to wygląda właśnie, że zaraz będzie E4. Dokładnie tak też się dzieje. Ja myślę, że w tej sytuacji na spokojnie zrobimy po prostu roszadę, żeby nie mieć tutaj problemów z planem takim, że skoczek D7 na C5 albo przez A6 i C5. Ok, w tej sytuacji przez A6 można ruszać, ale nie teraz, bo będzie bicie. Więc albo zbijamy, ale raczej nie chcemy, bo skoczek się pojawi na dobrej placówce, albo zagramy sobie F4. Aczkolwiek F4 mi się trochę nie podoba. Bo jak zagram tak, to tak za bardzo ta zapchana pozycja może nie przynieść rezultatu. Zagram G6 i wzmocnię pionka. Nie ma gońca czarnopolowego. To jest dobra informacja czarnymi. Ten goniec czarnopolowy, który oczywiście już nie istnieje, nie jest w stanie nas tutaj męczyć, więc uważam, że to jest mały sukces tutaj czarnymi, e, mając gońca czarnopolowego, a przeciwnik nie. Więc spokojnie obronimy. Roszada zrobiona, skoczek sobie zagrywa, OK. W tej sytuacji myślę nad a 5 a 6 No to jak tak myślę, to tak zagram. Chodzi o to, że ten pionek A5 fajnie pilnuje tutaj właśnie takiego ruchu B4. A właśnie teraz nie mogę zagrać. Teraz nie mogę zagrać tu, bo dostanę B4. Spróbuję zrobić mały zabieg kosmetyczny, goniec D7 wygląda dziwnie, ale potem będę mógł tak po prostu ruszyć. No właśnie, wygląda dziwnie, więc to nie może być dobre. Inaczej zrobimy. C6. Jak nie ma Czarnopolaka, to staramy się może po czarnych polach cisnąć. No właśnie. No właśnie. To jest może pomysł. E, taki ruch, skoczek bije, szak, skoczek wraca. Czy ja się to rozgrywam? Może tak, tak, bicie, bicie i skoczek C7 w ogóle. Też wygląda ciekawie. No dużo tutaj jest dobrych, fajnych planów na pewno. Zastanawiam się, czy tak nie mogę zagrać. Ja to też bez sensu, pionek pobiję. No dobra, trochę dokładnie. Jak zbiję tu to skoczek. Ale to też chcemy tak iść na taki układ, bo skoczek zagra tu. Jak zbiję tu, to tu. Gonię C6. Gramy w szachy. Zbijmy to najpierw na D5. Jeżeli skoczek zbije, to ok. E, I ja pozwolę skoczkowi z D5 zbić mojego gońca. Mi się po prostu rozegra trochę. E, rozegrają się figury. Jak skoczek zbije, to po prostu skoczek będzie miał dobre miejsce na C6. A potem goniec będzie chciał tego skoczka stąd sprzątnąć i skoczek wejść na przykład na D4. Taki teoretycznie może być plan. Zobaczymy też, jak się przeciwnik zachowa. No bo może też prawdopodobnie zbić tutaj. Pionek, zbił skoczek. Dobra, gramy swoje, czyli wychodzimy skoczkiem. Taki ruch jak najbardziej wybitka, wybitka, żeby otworzyła się wieża. I potem tutaj zagramy. Jedno jest pewne, tutaj mamy grę, to jest ważne, że mamy grę figurową, że te figury nie są zamknięte, że one oddychają, że mają możliwości. Jeżeli tak się dzieje, no to można być pewnym, że nasza gra jest że nasza partia nie jest jakaś błędna przede wszystkim i gramy sobie dosyć dosyć tak poprawnie z fajnymi planami. Dobra, Hetman się tutaj przyczaił na ten ruch. Dobrze. Może tak, a nie, wieża b8 wygląda takie, wieża f7 wygląda dobrze, bo jeszcze się tu przesłonię, tak przy okazji. A wieża zawsze obroni te, te, ten, ten punkt, a może się też przydać czasami do ataku na g7. O ile na przykład nastąpi bicie, bicie i potem wieża na g7 może szybko tutaj sobie podziałać w razie czego. No właśnie. Wieża f7. To taki typowy ruch też w obronie królewsku indyjskiej. Przy okazji tutaj tak sobie e, trzymamy te pola. Ale to może teraz nie mieć znaczenia, ale jednak e, to taka stabilizacja powiedzmy taka fajna. E, mogę też a4 teraz zarzucić przeciwnikowi. Tutaj nic nie daje chyba sensownego, bo po prostu odchodzę. Dobra, A4, szybkie A4, przytrzymuje dwa pionki. Strategicznie zaczyna to dobrze wyglądać czarnymi. Ta wieża w 7 bardzo ważną rolę spełnia. W ogóle muszę ją bardzo podkreślić, tę figurę. I teraz jak zbije, on zbije tym. Ja sobie zagram chyba tutaj. A nawet bicie, bicie. I jeszcze raz. Nawet bicie, bicie. Skoczek, tu skoczek, tu, skoczek, tu i też czarny mi powinno być całkiem sensownie i dobrze. Ale nie chciałbym skoczków wymieniać, ale tego skoczka sprzątnę, żeby mieć go z głowy. Przejdę chyba tutaj, znaczy przejdę na pewno tutaj. Nie może zbić, na szczęście. Tego nie dopatrzyłem w obliczeniach, ale nie może, bo jest E4 i tutaj ma straty materialne. Więc, więc akurat to działa. No to dobrze. Teraz plan będzie taki, żeby zagrać tu i przyrzucić skoczkę na C5. Jak to się uda, to będzie kapitalnie. Ale widzę, że póki co się nie udaje. Ale mogę B5 chyba zarzucić. Mogę B5. Obroniłem pionka po prostu. B5. Tutaj Hetman nigdzie nie wchodzi. To jest ważna informacja. Może tutaj się Hetman zakotwiczy w sumie. I wtedy będę musiał coś z tym pionkiem F5 zrobić. Właśnie mój. A, okej. Okay. Jak zagram tak, to on tu, ale ja wtedy tu. Tak muszę zagrać. Tak muszę zagrać. Okej, okay, to przeciwnik dał szansę, po prostu otworzył mi gońca i zbijam. I tutaj bazuję cały czas na związaniu, i ja mogę tego skoczka nawet zbić za chwilę. Jeżeli na przykład Hetman odejdzie od związania, co byłoby pewnie sensowne. Ja go zbiję, Hetman zbije. no tu tak strategicznie, i skoczek na c4 pięknie wskoczy, dokładnie, bijemy Jeszcze chwila, muszę się zastanowić, czy nie ma lepszych ruchów oczywiście, ale nie, skoczek jest zbyt silny, bo za chwilę gdzieś tu wparuje Muszę zbić, on zbija i wchodzę, skoczek na c4 Żeby go przerzucić za chwilę na e5, albo na razie stać w miejscu, te pionki zrobiły robotę, bo jak taki ruch, to tu i tu wisi No to mam nadzieję, że jest dosyć widoczne O, przeciwnik stara mi się tutaj wejść na d3, bo jak przepcham to d3 Mógłbym teoretycznie, a wiem co zrobię chyba, ale cię zaraz załatwię koleś. Ja już mam, słuchajcie, plan, e, no tutaj, mam nadzieję, że dobry. Bo teraz tak, zastanawiam się nad tym ruchem, żeby przeprowadzać atak. On zbije, jeszcze raz, Hetman, on zbije i ja wtedy f4, takie typowe, bo jak on zagra tu, to, to ja skoczkiem, ten skoczek przytrzyma pole e5, to już sam fakt, tej idei mnie kusi. Znaczy, nawet to nie kusi, to po prostu tak trzeba zagrać. Uwa uważam, że tak po prostu trzeba. Jak on tu, to ja przepycham. Ten pionek będzie takim ukrytym, powiedzmy, jakby to powiedzieć, atakerem. Może w ten sposób, nie wiem, czy to dobrze brzmi. Ale on może być ukrytą bronią, o tak bym to wyraził. Eee, I wieża tutaj na G7 z atakiem, takim konkretnym. Wieża sobie wejdzie tu albo tu, przytrzyma też pionka, skoczek wejdzie i będą możliwości ataku i na g4, i tu. Zresztą, skoczek tutaj też może sobie zagrać. Tutaj, a wtedy wieża f2. Najpierw to ja zagram wieżą na g7, żeby grozić matem. Bezpośrednia groźba. Wieża musi zagrać tu. I skoczek na E5 znajdzie świetną placówkę. Pionek B5 jest kompletnie nieistotny, bo wtedy będę groził skoczek F3. To będzie. To jest groźba niezauważalna. Jestem przekonany, że zbije. Znaczy, jestem prawie pewny, że on nie zauważy tego ruchu. Znaczy, to jest zauważalne. No. To jest zauważalny ruch, oczywiście. Ale to nie takie oczywiste do końca, co nie? Bo taki ruch już działa. I tu się kapitalnie to wszystko trzyma. A, dobra, druga wieża broni, nie mogę zagrać tak. Ok, w porządku. Wszystko zrozumiałem. Wzmocnimy pionka F4, dlatego że planuję sobie teraz na przykład zagrać F3 albo zagrać tak. No, zaraz zobaczymy. W każdym razie te piony już zostawiłem na pożarcie. I jak go nie zaatakuję, jak go nie zniszczę, to przegram partię. W sensie, jak nie dam mu mata, albo. No tak, jak nie stworzę groźb takich typowo matowych, to przegram partię. Bo on będzie zbierał materiał. Dokładnie. Zastanawiam się jeszcze nad tym, żeby mieć taką groźbę. A to może być całkiem ok, bo wymusi to na przykład H3 można zbić potem. Dobra, Hetman H4. A co tam? A co tam? Czemu nie? Tylko, że teraz tak, jak on weźmie tu, ja na przykład zagram tak, to on nawet tak za może zagrać. Jak ja zbiję i on zbije, będę miał jakość więcej, ale on będzie miał te pionki na skrzydle hetmańskim już wolne, więc będę musiał odejść, hetma odejść hetmanem i poszukać jakiejś innej opcji. Jakość będzie więcej, ale czy to będzie wystarczające? No to są te właśnie pytania. No ale chyba nic lepszego nie znajdę w tym momencie, więc trzeba sobie odpowiedzieć jasno. No to będzie raczej ok. No to są te właśnie oceny sytuacji podczas gry, które trzeba podejmować. I te wszystkie możliwości, które widzimy oczywiście. Starać się dostrzegać. No ale taki skoczek to jest w ogóle kapitalny skoczek. Słuchajcie, no i właśnie mam te opcje skoczek tu. No i cóż, nie mogę zabahać się i użyć. Tak, a G3 G3 to tak. Bo chodzi o to, że jak je ja zbiję, i on mi zbije tu, to ja zbiję i wieża wejdzie, i będę miał po. i to ja przegram partię, więc ja na pewno muszę odejść Hetmanem. A, stop! Przecież ja mogę tutaj zbić. Hello! Nie mogłem tam! Patrzcie, on teraz tutaj powinien zbić. Tak, zbić Hetmana. Aha, to się trochę wyrównuje. Tu bym odbił. Dobra. Uff, całe szczęście. Dobra, pozycja jest taka. Tutaj, tu i tu. On nie ma szacha na szczęście, więc idę na to. Znaczy to muszę na to po prostu iść. Okej, okay. jakość więcej jest atak. Nie ma szacha w jednym ruchu i to jest bardzo ważne, że hetman i goniec nie mogą dać szacha w jednym ruchu. Ten ruch wygląda chyba jak wygrana. Ale chyba to jest prostsze, bo tam zdążę, zagram hetmanem na F4. Przytrzymam cały czas ruch F6, tam grożę taką fajną wymianą, ale to też nie do końca będzie takie oczywiste. W każdym razie Hetman gdzieś tam jak sobie zagra, będzie chciał mnie atakować, ja zawsze mogę tak zagrać wieżą na F7, bezpośrednio atakować, a król się chowa tutaj na G7. Dobrze, to jest wygrana partia. Znaczy no, ja jest, okej, okay, trochę się mieszam ze zeznaniach, ale yy, to jest wygrana partia, tylko trzeba odpowiednie, dokładniejsze troszeczkę ruchy już pograć na wykończeniu oczywiście. Tak, wiecie, czasem sobie gram tego speedruna w taki sposób, jakbym mówił do siebie. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tak sobie sam po prostu tłumaczę te ruchy i tak jakbym po prostu ze sobą gadał. No dobra, wieża F7, tak jak mówiłem, klucz się fajnie chowa, a tu przy okazji wieża z Hetmanem robią. No, widać co robią, wielką krzywdę przeciwnikowi. Więc taki jeden szach może nastąpić tu lub tu. Ja się chowam, stąd Hetman nie da szacha. No i cóż. Dobra, nasza. Wszystko podziałało jak należy. Ale trzeba się trochę, oczywiście, namyśleć, na napocić, namęczyć. Jestem zadowolony z tej partii. Jestem zadowolony z tej partii. Szczególnie, że oddam tego pionkę E4. No dobra, teraz mogę dać tu szacha, wymienić Hetmany, wejść gońcem i zdjąć tu. Wieżą wejść i zdjąć. Ciekawe, czy ja tutaj nie mam jakiegoś mata. Szach, król, wieża, król. Hetman, no tak, no to działa. Hetman C1. Szach. I wieża. Oczywiście, jak zbiję hetman, to nie trzeba tego tłumaczyć. I hetman. I chodzi o to, że jak król odejdzie, to ja mam szacha i zdejmuję hetmana. Ale tu jest po prostu, jak król odejdzie tutaj, to jest mat. A jak nie odejdzie, to. A, mogę nawet tutaj zbić. Nie muszę. Po prostu zdejmuję hetmana. OK. Mamy to, moi drodzy. Zbliżamy się do 200, a to już będzie fajne. To już będzie bardzo fajne. Szukamy sobie przeciwnika. No właśnie, na tym poziomie znaleźć przeciwnika o podobnym rankingu, o rankingu 2057, czyli o tam no ciutkę mniejszym. Dobra, moment. 2060. Zagramy skoczek C6. A polubiłem ten ruch. Ok, D5 lecimy. Bitka, bitka. Dobra. goniec na G4. Z planem długiej roszady. Ok, długa roszada niech będzie. Mamy w ogóle szybki rozwój. E5 bardzo mnie kusi. Bicie tutaj. Może to jest za wczesne, ale. Hm. Może skoczkiem najpierw. Ale E5 bardzo mnie kusi. Dlatego, że jak bicie. Może odejście gdzieś Hetmanem. A nie, może Hetman H5 po prostu sobie zagramy. Jak h to nie muszę reagować, a teraz E5 będzie groźne. Dobrze mówię. A najpierw skoczek i teraz E5. Już taką jedną partię grałem w speedrunie. Poszło bardzo gładko, tylko trochę inaczej to teraz już wygląda. A przeciwnik sobie zdaje sprawę. O, podstawił. Słuchajcie. No jakie remis? No, za błędy się płaci. Nie mogę się zgodzić na remis, słuchajcie. To, że podstawił, no oczywiście, że się nie mogę zgodzić na remis. Nie ma takiej opcji. Osiem ruchów i po partii, słuchajcie. Osiem ruchów i po partii. Wow. 2,90. Lecimy dalej. Osiem ruchów z zawodnikiem prawie 200. No dobrze, zagramy D4, 2-107 przeciwnik, C4, Gambit-Hytmański, bicie i to przyjęty, no to E4 lecimy, idziemy ostro, E5 tu jest dobrym posunięciem, B5, znaczy, no dobra, grają, tak teraz szachy współczesne są, kurcze, blade takie nieprzewidywalne, no dobra, A4, gryziemy, gryziemy. Walka pionów w debiucie. No to jest oczywiste, a4 chce rozłączyć tutaj te pionki i dobrać się do c4, no, tak, to by było cudownie. Oczywiście c6 jest nieco lepsze, okej, okay, tutaj yy, tutaj chyba skoczkiem trzeba wyjść, po prostu. Jeszcze można oczywiście wybić, wybić i zagrać b3, no tak też można oczywiście, zaraz to nastąpi. Nawet jak goniec zagra tutaj, to po wybiciu sobie wybijam po prostu pionkiem, żeby hetman trzymał tego pionka. A za moment zagram sobie ruch B3. Znaczy, wybicie, wybicie i chyba B3. Znaczy, na pewno B3 tak można, bo jak wybiję, to potem tutaj, tutaj wszystko leci. Znaczy, odbijam pionka i zostawiam tutaj przeciwnikowi jednego osamotnionego. No, ale figury trzeba wyprowadzać. Skoczek F6 prawdopodobnie. No, tak trochę mieszam. W tej pozycji. Tu zagram. On zagra tu, a ja sobie zagram skoczkiem. Tak zrobimy. O, pograł jeszcze inaczej. To zagramy sobie teraz B3. Łańcuch pionów chcę totalnie rozbić. Co? Wiem o co mu chodzi, bo on chce zagrać tak. Ale ja mogę tu. I tak zrobię od razu. Zostawię tego pionka, nie będę się w ogóle tutaj z nim szczypał. I goniec na D2, żeby od razu wyjaśnić sytuację z gońcem. Jak wybije, to obije hetmanem oczywiście. Gość według mnie w tym gambicie yy, nie gra dobrze. Według takiej mojej intuicyjnej oceny. Opionek już odbity. Już się zaczynają figury tutaj rozgrywać. Hetman E7. Dlaczego nie mogę tu. F6 dostanę, tak? Może D5 w ogóle. A, mo, a może tak w ogóle. A może zbiję. A może wezmę pionkę. A co tam? A to teraz ja będę brał pionki. Bo nie może tym zbić. Biorę piona, jak dają. Jeżeli on mi zbije na D4, to chyba goniec D3. Ale on może C5 też zagrać. Ale mój B5 też nie będzie najgorszy. Potem A5 ewentualnie. No dzieje się, dzieje się, ale pogonie z szybko ja mam szybką roszadę i to, mnie, i to mnie tutaj uspokaja bardzo w tej sytuacji. Dokładnie tak. Słuchajcie, no jak, jak powiedziałem, tak zrobię, bo szybkie wyprowadzenie gońca daje możliwość zrobienia roszady. No ja na miejscu... Aha, on nie może C5, bo tutaj jest trzask. Raczej musi wybić, jeżeli chce w ten sposób grać. Co teraz może się zastanowić, czy skoczkiem, czy hetmanem. Wydaje mi się, że teraz. bicie skoczkiem może być lepsze. Figura już jest w grze. Jak skoczek zagra, to tak dostanie. Dobra, bo on chciał zamykać. Jasna sprawa. No i Roszada. Wyjście skoczkiem teraz było lepsze, zdecydowanie, bo on nie mógł już na C3 zagrać. Ok, goniec się obronił, znaczy broni wieżę. Mój drogi przeciwniku, chyba tak Ci muszę zagrać. Muszę trochę bardziej Cię teraz tutaj pokarać. Za to, że nie masz ruszady i nie masz wyprowadzonego skoczka. I teraz tu, aha, on zdąży ruszadę zrobić. Zdąży ruszadę zrobić. Dobre. Mimo wszystko gram tak. I tak mu wejdę tu skoczkiem. Atakując gońca. Też do końca nie wiem, czy to jest takie super, bo zrobi ruszadę, ja tu... On zagra E6, będzie mi podważał centrum. Ale moment, przecież ja mogę jeszcze to wzmocnić grając z wieżą. I poczekać na odpowiedni moment. Tak zrobimy, poczekamy na odpowiedni moment. Przygotujemy baterię naszych figur do tego, żeby zapobiec E6. A nawet jak teraz E6, no to już taki ruch ma więcej sensu, bo jest wieża na jednej linii z hetmanem. O, i na to czekałem, dlatego że chyba teraz tak. Znaczy na pewno tak. Ej, błąd popełniłem. Nie, nie popełniłem. E, taktycznie się wszystko zgadza, bo jak bicie tu, bije Hetman, skoczek bije. Hetman E4 z groźbą mata, i tu jest związanie. Wszystko pięknie działa. A goniec jest atakowany. Ok, no to trzask, Hetman bije i goniec E4. Zdobywamy jakość. Potem tego pionka. Wszystko się pięknie zgadza. Zobaczcie, wprowadzenie wieży jeszcze z tyłu miało bardzo dużo sensu, jak widać. I to się super sprawdziło. Siła tych figur była bardzo duża tutaj w centrum. Oczywiście bijemy. Jasne, że tutaj też skoczek może zbić, to trzeba też brać to pod uwagę. Teraz pytanie, czy zagrać tak? Czy tak nie zagrać? Bo mogę tu, skoczek tu. Znaczy nie, chyba wieżło w ogóle. Pewnie, że wieżą, wymieniamy ostatnią ciężką figurę, jak on tutaj, tutaj skoczek, to jest jakiś wjazd hetman na 4, pionek zasuwa, grozi mat, dziękuję, dobranoc, oczywiście, że tak, a jeżeli on nie wybije, to straci tempo na odejście wieżą, więc będę miał czas na obronę, na przykład pionka na C4 grając tak, powiedzmy, najprościej, jeszcze ten skoczek nie ma gry, dobra, wybił, co się podoba mi bardzo, na bank zbije. No i Hetmar 4 tu już jest po zawodach, bo groże tutaj i groże tam. Słuchajcie, łatwo poszło. Mam wrażenie, że im wyższy ranking trochę łatwiej idzie, nie wiem czemu. Znaczy nie, może źle, źle mówię, to nie jest tak do końca. Kwestia może dnia, formy predyspozycji, może w ten sposób. Teraz to mi się trochę chce grać, nie wiem czemu. No, się trochę za szachami. No, zbiję tutaj. Codziennie mam szach, i to ile? Mówię, że się stęskniłem. Prosta taktyka. bije pionka, bo nie może odbić, bo tu związanie. Ten skoczek oczywiście sobie gra, i tak tutaj jest atak. Skoczkiem trzeba uciec na C2. Bronić wieży, bo byśmy mogli dostać mata. Skoczek nie może ruszyć, bo tutaj są strzały. O, właśnie. Mamy strzały. Skoczek musi się zasłonić, bo inaczej będzie stryk. I teraz na C8 skoczek musi się zasłonić i pstryk. Jak to się czasem pięknie wszystko układa, prawda? 298. Walczymy o yy, kolejną o kolejny przeskok w rankingu. Przeciwnik tam zaproponował nam właśnie rewanż, ale za szybko nacisnąłem. Um. No dobra, szukamy przeciwnika w przedziale 273-2498. Zobaczymy, czy się ktoś taki trafi. Mam nadzieję, bo w momencie nagrywania tej partii jest wieczór, więc więcej zawodników przy szachownicach siedzi. D4. Ok, no to skoczek, e wcześniej będzie. A może C5, obronę Benoni Albo Gambit Wołżański byśmy zagrali Gambit Wołżański Na kanale chyba tego jeszcze nie było I A6, tutaj chodzi o to, żeby oddać pionka I zyskać aktywność No zbijemy To jest celowe oddanie pionka O, to jestem zaskoczony E4 to chyba słaby ruch jest Po prostu B4 Jak odchodzi skoczek to biorę tu Czy to jest jakaś pułapka? No muszę się zastanowić Może jakaś pułapka, ale nie sądzę nie no, to nie ma pułapek. Nie. To nie ma pułapek, prawda? Jest pułapka! Hetman Edwa. Jak tu zagram, dostaję Mata. Haha, <grym wyszło> ale się w pułapkę wpakowałem. No, Krzysztof, nie znałeś tego, to się przyznaje bez bicia. No, nie znałem, nie znałem, ale y, pytanie brzmi: Czy ja nie mogę się jakoś uratować nieco? Może tak, on wtedy będzie musiał tak zagrać. To i tak nic nie da, ale skoczek na chwilę będzie w centrum. Tu zwiąże, on zbije. A ja, ja, ale mnie załatwił. Eee. Yy. Może tak, ten skoczek może stąd daleko nie wyjdzie. No dobra, słuchajcie. Yy, może jeszcze tak, tak, tak. Żeby coś zyskać chociaż małego w tej sytuacji, tak, tak. On zbije, i może tutaj, żeby potem tam zagrać i gońcami się rozpychać. No dobra, zagramy F5. Zagramy F5. Ale mnie tutaj pocisnął. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Dobra, i teraz zagram tak jak mówiłem. D6, tej pułapki już nie ma. Pionki scalone, jak on wybije, to po prostu wybije. Może na to nie być czasu, ale liczę na to, że on to zbije. Bardzo na to liczę, bo wtedy mam G6 i szybkie wyprowadzenie gońca, w razie czego i tego gońca. Bo na, ja na, na jego miejscu by zagrał inaczej już gońca bym wyprowadzał. Gońca bym wyprowadzał. Gram tu. No i teraz mam jakąś tam taką nadzieję, że tutaj coś może się rozdmucha. Że mam taki ruch, że mam taki ruch. Te gońce może coś tam postrzelają. No właśnie. Gość gra właśnie tak, jakbym chciał. Gońcem najpierw. tu. Że mieć szybką roszadę. To też może być narażone na super atak oczywiście, tymi figurami. Gram tak na razie. Tutaj chcę zagrać. Ale też nie teraz, bo bardziej może roszady bym chciał zagrać w tym momencie. No już teraz na noże, ten skoczek na szczęście na razie nie może nigdzie uciec No ale jest ten skoczek, to jest ten fakt, że jest ten skoczek Ale nie złapał w pułapkę, no widzicie, jak, tak jak się nie gra debiutów swoich To no często się w te pułapki wpada no Zobaczymy, no wyjście z wora Krzysztof Panie Szachuś, wyjście z wora, w tym jesteś mistrzem świata, ale nie zawsze Nie no, żartuję Wiele oczywiście partii się kończyło tak, że udawało się wyjść z wora Ok, tutaj jest uderzenie, ale teraz mam roszadę, więc tego uderzenia teraz nie ma. Więc ta roszada działa bardzo dobrze. Nie bije oczywiście tam żadnych pionków, bo tutaj byłby strzał. Ale już się pojawiają opcje, bo nawet już jest taka opcja zbicia. Wie, że odchodzi i na przykład bije tu i już te pionki są wolne. I już tam coś świta. A poza tym tak nie można, bo jest, jeszcze jest taki ruch. Hello. To już dobra. To już coś, on już musi myśleć. Już nie ma tutaj strzała. O nie, tanio skóry nie sprzedamy. Skoczek wjeżdża tu, tylko że ja mam teraz taką opcję, tak, jeżeli on tu, to ja odzyskuje hetmana i odzyskuję materiał. Um, jeszcze się zastanawiam teraz, bo to poważne sprawy są żeby zbić tutaj jednak najpierw, a może tu wle wleźć, nie, goniec F5, jedziemy goniec F5, pionek na razie nieistotny, figury, wyprowadzenie figury jest istotne, ciekawe, gdzie Hetman pójdzie, tu czy tu, raczej na E3, ha, tutaj to będzie bronił, ale też wtedy gońca nie będzie bronił, on sz za szybko chce wygrać, tak, mam, mam, mam takie wrażenie, że za szybko chce wygrać, gościu, a tutaj trzeba taktycznie trochę podziałać. No, ten ruch jest faktycznie groźny. Dobra, ale mam chyba teraz taki strzał. Jak on tu. To ja jestem chyba nawet skłonny zagrać Hetmanem. Nawet tam. Oddać wieżę. Idziemy na to. Idziemy na to. Zbijam. Idziemy na to. Nie ma opcji. Znaczy, jak on tutaj, jak zbije, to on z szachem, i ja wtedy odchodzę. Wprawdzie nie tracę materiału. A, i tu jeszcze wisi. Rozważę to za chwilę. Uciek. To dobry znak. Znaczy, że się boi. Nie, no nie znaczy, że się boi, tylko że sobie coś tutaj przeanalizował. Jak tak, to bicie w przelocie. Hmm. No widzę, że mogę tutaj plasnąć, ale są takie też posunięcia. Dosyć nieprzyjemne, ale tak, tak. Jak odejdzie Hetman, to może wtedy tutaj faktycznie to może działać, ale tak odejdzie. Tu będzie atakował wieżę, A to jakieś szachy niebezpieczne. Dobra, trzeba chyba iść na to. Jak już cierpieć, to za coś. I teraz tak, jeżeli on tu skoczkiem zagra... Będę musiał chyba zbić końcem tego skoczka. Hetman odbije z szachem, co mnie bardzo boli, i chyba król g7. Ale ta wieża może już coś mieszać, no. Jeszcze skoczka trzeba wyprowadzić do gry. Długa droga przed nim, tędy, tędy jakoś, to byłoby ekstra. Dobra, zagrał tak, jak mówiłem, więc idziemy sobie hetmanem tutaj. Jeżeli on zagra skoczkę, to ja prawdopodobnie zbiję tego skoczka, on mi wie, a ja tu dam szacha takiego niebezpiecznego. I mogę się trochę rozdmuchać w tej sytuacji. Dobra, on zrezygnował trochę z ataku na skrzynę. A, tego ruchu nie widziałem. Ładne posunięcie. Oj, ładne posunięcie. Tu mi atakuje. Tego nie widziałem. Ale taktycznie tutaj jest tak dużo teraz. Bo i szach. Bicie. I tu. O! Właśnie że on ma szybką roszadę. Niedobrze. Tu, tu. Tu, tu. Tu szach i biorę gońca. O, lecimy na ten wariant. Ciekawe, czy to zadziała, bo on oczywiście może teraz zrobić roszadę, a wtedy mam bicie, on zbije, uciekam gońcem. Może nie będzie tak źle, jak zachowam tego gońca, to będzie dobrze, ale że on zbije tutaj, 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 tutaj i odbijam tu. Źle aż tak chyba nie będzie. Zobaczcie, że skoczek nie gra. Ten nie gra na razie, on coś tam robił, ale mój nie gra. On zbił, dobra, poszedł na ten wariant, bicie i szach. On może też tak, nie, no nie może tak. Bo tutaj tego skoczka nie będzie później bronił, a ja i tak sobie zagram. Tędy matów nie ma. Wygląda very nice, no bo król po prostu nie jest w roszadzie. Król jest odkryty, to jest bardzo ważne. W takich szalonych pozycjach. Na króla za wszelką cenę. Jak to w pionkach wygląda? W pionkach wygląda to dobrze, bo trzy pionki za figurę. Tylko że ten pionek trzyma dwa piony. Te też są zablokowane na moment, ten moment. No dobra, taktycznie się zgadza, jak wezmę tego gońca Tu będzie atak Jeszcze czasami jest taki ruch, jak król będzie tutaj na tej diagonali Można też się pokusić o jakieś takie rzeczy No i robi się teraz speedrun, słuchajcie Teraz robi się trochę emocji więcej Przynajmniej w mojej głowie Dużo się dzieje Ok, zasłonił się a jednak się zasłonił. Yy, a, już widzę o co mu chodzi. Bo jak mi zlikwiduje gońca, to wejdzie z koczki i będzie groził matem. Skubany. Ale nie, przecież jak tu i królem, to ja tu z szachem. A jak on tu i hetmanem, to ja tu... A, on mi tutaj wlatuje. Tu, tu i grozi goniec E6. Ja muszę tu, on tu i Lipton. Ale chwilunia, tu, on hetmanem, bo jak królem to zbijam tam, jak hetmanem to tam daję szacha i go męczę. To nie chodzi o to, że tam wieże zbijam, tylko go męczę tutaj. Wybiję hetman, wybiję tego. Dobra, idziemy na to. Musimy iść na to. Nie ma wyjścia dynamiczne. Ok, i gramy tutaj. On widzi, że tutaj mnie atakuje. On to widzi. A tego ruchu nie widziałem. Wiecie, że Widziałem teraz dwie figury mniej. Tu mogę dać szacha, to nic nie daje, bo król odchodzi. Nie widziałem go nic jeden. No to tak, to jest właśnie z tych jakby Jakbym miał skoczka tu chociaż, to by sobie wleciał tam. I jeszcze coś możemy skrobać, tutaj już ciężko. Tak, to on mi wymieni hetman. Ale ja nie mam chyba wyjścia, muszę tak grać. Bo wleci mi hetmanem na e6 i jeszcze gorzej. No tak. No tak, 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 tak Krzysztof, tutaj już niestety jest źle. Hetman f6, on tu, tu Skoczek zbija na bank. Wierzę tu, no ale to dwie figury mniej. Te pionki, jakaś nadzieja. No dobra, muszę tak grać. Nie mam wyjścia. No, grać trzeba. No, nie ma, nie ma wyjścia, trzeba grać. Hetman F6. Nawet ja na jego miejscu bym wzmocnił i zagrał wieżą. Bo tutaj to nie ucieka. Ale jak da tutaj szacha, no to może. Czy też jest wygrana białych? Oczywista wygrana białych. Może tak. Aha, już widzę siatki matowe, takie, że nie ucieknę stąd. Więc nawet pionka nie mogę zbić za bardzo. Ale chwilunia mogę, bo skoczek D7 i będę bronił. Dobra. Skoczek D7. On mi pozwala wziąć pionkę. Tylko pytanie, czy ten pionek jest warty zachodu? Najpierw skoczek D7. Najpierw skoczek D7. Niech wieża stoi na dwójce. Najpierw skoczek D7. No bo czy miał grać jak nie tym ostatnim skoczkiem swoim? Skoczek D7 koniecznie. I może te pionki za chwilę jakoś delikatnie, coś tam drgnął. Ważne jest to, że wieża jest trochę odcięta, to jest istotne. Tym pionek może, mm, nie, zbicie tego pionka nie, chyba nie jest dobre w ogóle, bo strata czasu, a nic to nie daje, a jeszcze tylko wieżę uwolni tutaj. No właśnie i teraz, czy tak mogę lecieć? Muszę, muszę iść tym pionkiem, muszę tym pionkiem tak maszerować jakoś. Coś w tym stylu, a straszyć, niech on liczy, bo tak jeszcze mogę spróbować. O jak podejdzie królem, to ja z drugiej strony. Ha, on podejdzie królem i tutaj wieżą będzie się chciał przyczaić. Może tędy. Wieża, ok. No właśnie. Może tutaj z stępem jeszcze atakując gońca. Goniec tu. No dobra, wezmę pionka, no bo bicie pionków daje mi jakąś tam nadzieję. Może. A może nie zauważy i straci tego gońca. Jakby stracił gońca, to już by było tak nieźle. No ale nie straci tego gońca oczywiście. On zagra gońcem gdzieś tam. Tu bym na jego miejscu zagrał. Albo G5, ale ten koniec wtedy będzie wyłączony z gry. To też jakaś tam opcja. Znaczy on tutaj siatkę matową ma niebezpieczną, ale tutaj pilnuje. Dobra, a goniec tu do... No. O! To proste było. Dla niego. Mm. Chwilunia, chwilunia, chwilunia Krzysztof. Myśl. Może warto tak. Nie, król nie będę podchodził. Myślę, żeby tu pionkiem jakoś, ale jednym czy drugim. Dobra, idę pionkiem. Ten nie pójdzie, no ale ten pójdzie. On tak. I co dalej? Nie wiadomo. Może tak, coś tam. Straszyć. Opionki się tu trzymają, niestety. Zbił. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tu, to, tu, tu, Tutaj nie ma. To... ciężka sprawa skoczek na c3 mógł ruszyć, ale daleka droga, jeszcze ten pilnuje nie działa, jak zagram tak, to mi tutaj mata wciśnie nic to nie da uh, uh, uh. może wieża c2 takie chytre, on zbija i ja tu będę groził takim wiecznym szachem o, wieża c2 może nie liczył ale to też odejście z koczkiem, albo tym, albo tym. No ale próbuję, no nie mam nic do stracenia. Jak się uda tak zagrać, to jest szansa na jakieś wieczne szachy. Na remisik. Spróbujemy. Dobra, zbił, idę szybko. Szybko, tak szybko, żeby nie miał szans nawet pomyśleć. Czy to działa? Wtedy tu. A nie, bo król zbije. Co ja gadam. Chyba wie, że Edwa. Wygrywa. Dobrze mówię. Wieża Edwa wygrywa. A może nie do końca jeszcze. Tu jakby tego piona nie było, to miałbym szansę może jakąś jeszcze. Kurcze, bladę. Wieża Edwa. A wieża Edwa to wieża tutaj jeszcze działa, ale tak. Bicie. No nie, nie działa, nie działa, nie działa, nie działa nic. nie, 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 nie niestety. Ale zagrał inaczej. Jednak zagrał inaczej. Tu się obronił, jakby tak można powiedzieć. Yy, tutaj wisi, tak. O, 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 tak? Nie, tak, tak, tak. nie. Tutaj poleci. Hmm. Tak. Jedyna nadzieja w tym, że zagra pionkiem. Ja wtedy tu i grożę matem. Tu. A to. No dobra, jakaś tam groźba. Ale i tak już jestem zadowolony, nawet jak przegram, ale... No dobra. Szybko idź tu, idź tu, i mat. No, widzi tego Mata gościu, widzi przecież widzi, no. On widzi tego mata. A ten pionek już jest uciekający. On może tak zagrać. Dobrze mówię. A to wieczny szach, bo tu on bije i tu. I tu, i tu, i tu. Wieczny szach będzie jak go nie jeden zagra. Ale bym się uratował pięknie. Jakby popełnił ten błąd. Wieża Edwa chyba u niego działa. Ale jak nie zagrał wcześniej, to może teraz też nie zagra. <ścoughs> Liczymy na błąd przeciwnika. No pianki groźnie wyglądają oczywiście, ale nie są groźne. No wieża Edwa nie wiem co grać po wieża Edwa. Czasu mało. Zagrał jednak. Ale chwila, tu, 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 tu. No muszę tak, to nawet nie mam co czekać. Tutaj nie ma co myśleć. Tak. Czy to coś daje? Coś daje, chyba. I tak. Zbijam. I jak zbija, to idzie. I teraz są groźby. Są groźby, tak. To tak. Dobra. I tu, chyba. Chyba się ratuje. Chyba się słuchajcie ratuje. On ma 30 sekund. Bo jak zbija, to dorabiam hetmana. Jak tu... A, tutaj ma ruch. A jaj, Ma ruch tu, powinien tu zbić. Na C3 bije i wygrywa. Ale ma 20 sekund. Nie zagrał tam. Taki ruch, tu i tu, ale tu ucieka pianek niestety. Um, dobra, tutaj. On musi zbić. Bicie jest. Łatwe. Dobra, bije. A pionek ucieka. Szach, Dobra, na sekundach trzeba grać. Oj. Pionka mogłem wziąć, co? Temata. o 7 sekund zdąży fajna partia kurcze blada no fajna partia była tak muszę jeszcze co? I co? Remis. Ale <laughs> te że są coraz, coraz bardziej emocjonujące, masakra. Nie wiem co powiedzieć. Słuchajcie, no dzięki, dzięki za dzisiaj, masakra. Ale się działa. no to nawet nie wiem co, nie wiem kompletnie co powiedzieć. Emocje, emocja, to są tylko szachy, partie towarzyskie. Piszcie w komentarzach co sądzicie. Trzymajcie się, dzięki, hej.